It's me, Mario! Hello! No to kolejna część Let's Playa Super Mario 64. W poprzednim odcinku udało się dość sporo, praktycznie prawie, że ukończyć świat siódmy, świat lawy, Lethal Lava Land. Niestety troszkę zabrakło czasu na dostatecznie dużo prób ze zdobyciem gwiazdki za 100 monet. Tego podejmiemy się tego wyzwania dzisiaj. I przejdziemy do świata ósmego. Naglądałem się ostatnio na YouTube filmików tego faceta, co rozkłada Super Mario 64 na czynniki pierwsze. No ale może im mniej będzie na ten temat, tym lepiej. Co ja zrobiłem w tej chwili? W tej chwili wybrałem szósty scenariusz ze względu na to, że jest dostępna skorupa. Plan jest taki, żeby najpierw pozbierać te monety, które się da z buta. A potem pozbierać brakujące już na skorupie. Centymetry. Proces będzie prawdopodobnie troszkę żmudny. No ale nie od razu wielkie rzeczy, wielkie dzieła się nie biorą z niczego. Taki joke. Rozsądnie będzie nie brać tego Crazy Boxa. Przypominam, Super Mario 64 nie jest grą na czas, więc spokojnie. Dobra, teraz już jest troszkę nerwowo. Jak pokonamy tych trzech, to się ten bambus duży zjawi. No te gwiazdki nie zbieramy, nie ma sensu. I tak jak wspominałem przy okazji poprzednich odcinków, plan na pokazywanie tego typu gier z Nintendo 64 obejmuje również pokazanie w najbliższej przyszłości w ramach, powiedzmy, jakiegoś tam cyklu platformerów z Nintendo 64. Rzecz jasna będzie Banjo-Kazooie. Yeah.
sumie nie wiem po co go pokonywałem, bo tam i tak nie ma żadnych monet. The Happy Merchant. Problem, który miałem, polegał na tym, że... Wow, wow, wow. Dwa ostatnie platformy RR na tym konsolę. No co za hamstwo, no? Dwa ostatnie platformery na tej konsole. Nie będziemy ryzykować. Czyli banjo tuj. I Conker's Bad Fat Day. No, w wersji PAL są niezwykle trudne do zdobycia. Trudne w sensie finansowym. Ten szajs, no, jacyś szataniści w ogóle, którzy Boga w sercu nie mają. Krzyczą sobie gigantyczne pieniądze za to. 800 zł to było parę lat temu jeszcze, teraz jest to, przypuszczam, już liczba... Wow. Liczba czterocyfrowa, czyli jakieś 1000 zł. 1200, nie wiem, więcej. No nie dam, nie, aż tak źle ze mną nie jest. Oczywiście nie mówię za obydwa tytuły, czyli Conker i Banjo-Tooie, tylko za każdy z nich. Czemu to nie chce mnie śledzić? Dobra, mamy. Na szczęście udało się ten problem rozwiązać, może nie w jakiś bardzo elegancki sposób, ale się udało. Czyli no, jestem posiadaczem Overdrive. Z polskiego na nasze oznacza to, że mam cartridge, który ma teraz, cartridge, który pozwala odtwarzać wszystkie romy z Nintendo 64. W tym również takie hity jak Superman 64. Nie grajmy Superman 64. Generalnie jest to niezwykle fajna rzecz. Szczególnie na cartridge to też nie jest rzecz, która będzie trwała wiecznie. I tak, ostatnie monety są wulkanie do zdobycia. Efektem czego, no jak dożyjemy i się nic nie popsuje, to let's play. Tak Banjo-Tooie, jak i Conkera, jak i wielu, wielu, wielu innych gier, które grałem tylko przez moment. A wśród nich są na przykład Fighters Destiny, jest... Mnóstwo Mischief Makers, czyli takie tytuły, o których no, niewiele osób pamięta, tak bym ośmielił się powiedzieć.
A są również takie cudactwa, których no, mało kto już pamięta. Windback, Hybrid Heaven. Zacne gry, które nigdy nie grały. Ewentualnie gry średnie, ale do których czuję dziwną jakąś nostalgię, typu Mission Impossible. Dobrze, ale do rzeczy. Teraz jesteśmy w świecie ósmym. Świat pustynny. Shy Guy. No. Wiele innych dziadów. Muzyczka bardzo przyjemna. Poza tym tutaj też podobnie jak w poprzednim świecie jest plus homo bombo opowiadamy. Podobnie jak w tym świecie jest lokacja, do której można wyjść, a nawet należy. Zresztą zaraz tam dotrzemy. Antygrawitacyjne coś. Tak będzie nam, sęp będzie nam miał to potem za złe. Będzie miał za złe, bo będzie nam z uporem godnym lepszej sprawy próbował zabrać naszą czapkę, a Marian bez czapki zbiera dwa razy większe obrażenie. Kolejny raz musimy się udać do w pobliżu piramidy. Dobra, nie za wiele się to zamknęło. Chciałem się dostać na górę tam, bo nie, coś mi się luźno przypominało. Że można tam jakoś, że tam jest armata, ale no, damy sobie spokój. No jak sama nazwa wskazywała, jest w pobliżu, znaczy dokładnie na szczycie piramidy. Żeby tam dotrzeć, to już nie jest tak łatwo, trzeba się natrudzić. Błąd! To jest chyba życie. Życie nam ucieka. To jest trudne, może być bardzo trudne, albo może być łatwe. Mój pomysł jest taki. Gdzie była ta armata? Albo w ten sposób. Tak będzie też bardzo łatwo, o ile się nie pomylę. Tu się skrupa zatrzymuje, bo już slope tego zjadostwa jest bardzo duży. No właśnie. Thank you.
ciekawe, jak wygląda obraz świata ósmego, bo go nigdy nie zobaczymy. Widzimy tylko tę teksturę. Dobrze, to trzeba w tej, do tej gwiazdki już trzeba wejść do piramidy. Jak to zrobić? No trzeba troszkę powtórzyć metodę z poprzedniej gwiazdki. Dobra, zgon. To nie była właściwa metoda, muszę tak przyznać. Generalnie, żeby dostać się do... Chociaż jak to jest? Dobra, chyba nie trzeba jest. Dobrze, zrobimy to... Dobra, nic. Lotne piaski są bardzo lotne piaski. Nie myślicie? Nie, spróbujemy wejść normalnie do piramidy, będziemy widzieć. Jak on nie zamiotuje, to nie wiem. I co tu trzeba było zrobić? Coś mi się kojarzy słabo, szczerze mówiąc, teraz to wszystko. Chyba 4 monety trzeba zebrać. Tu uśmiechnięty, zadowolony, zmodyfikowany kloc. Tutaj podobnie jak te piaski nas spowalniają Mariana. Działają troszkę na podobnej zasadzie jak piaski w na przykład takim Skywatch. Czemu się nie da być? Moje czasy tego nie było. Można te kamienie wyskoczyć, one automatycznie, znaczy automatycznie, no, za ich pomocą można skoczyć na wyższe kondygnacje, można też to po normalnym robić. Nagroda, lepszą nagrodą jest znalezienie w ogóle tych żyć niż jakiś użytek z nich.
coś mi się kojarzy, że tu jest jakieś ciężkie rozwiązanie naszej zagadki. No nie wiem, coś mi się kojarzy, że tu w tym miejscu coś było. A nie pamiętam dokładnie. W sumie też nawet nie pamiętam dokładnie, co tu trzeba zrobić z tym wioską. Na razie sobie chodzimy, nie dzieje się specjalnie złego. Nie wiem, czy nie trzeba chodzić po tych tutaj miejscach piasku. Już mówiłem wcześniej, ta animacja Mariana podwieszającego się musimy jakiś poszukiwać przygód. Bardzo mi się zawsze podobała, poza tym nie jest to jakieś, nie wiem, fajne filmy. No bardzo szczęśliwe, bardzo, jestem zdegustowany. Fragment interaktywnego filmu typu Uncharted czy inny szajs. Faktycznie się wykonuje jakieś rzeczy. Proszę o spokój. Chyba już wiem, co chodzi. No i już. No i tu jest chyba bardzo jasna wskazówka, co trzeba uczynić. Najłatwiej to będzie wykonać albo za pomocą czapki latania. Albo na skorupie. Ten ptak wstępny będzie nam przeszkadzał w tym. Jeszcze udało się. Aha, chyba nie ma żadnego wskaźnika, że się prawidłowo wykonała akcja. Poza tym bardzo przydatne jest to, że to są takie, no nazwijmy to, antygrawitacyjne, że tak powiem. Antygrawitacyjne te słupy, ponieważ można na nie dość w miarę swobodnie wjechać sobie z grupą. Cholera jasna. No plan był dobry, tylko wykonanie dość kiepskie. A fizyka, w cudzysłowie, a może też i dosłownie,
Tych słupów jest dość dziwna. W piasku Marian zapada się tak samo jak w śniegu, jeżeli wpadnie z dużej wysokości, to zakopie się w nim do pasa i będzie się musiał wyciągnąć z niego. Bardzo niezwykła jak na Nintendo. Stał się wielkich dłoni, którego trzeba klepać w oczy, wyobraźcie sobie. O kurka! Bardzo niemiło. Najgłębszy lore. W sumie jak na razie to dość sprawnie idzie. Oczywiście wkrótce przestanie takie być. Osiem monet czerwonych trzeba zdobyć, 4 są w powietrzu, pozostałe 4 są w głupich, kurde, miejscach, takie jak to. Oczywiście bardzo łatwo spaść, ześlizgnąć się i zniknąć na wieki w tych piaskach, dlatego surowo wskazane jest zdobywanie tej monety jako pierwszej. Może zrobić 100 monet przy okazji.
kurde. Dobra, tam to zniknęło już. Dać się trafić głębiej, no co za wstyd. I dodatkowo pozostałe monety z pudełka wpadły na górę. To jest już bardzo niefortunna sprawa. Kolejna moneta jest tam w łazie. No i ten Hamus właśnie ukradł Marianowi czapkę. Akurat kiedy Marian wpadał do wody. Marian musiał grać w Team Fortress 2, bardzo jest przywiązany do swojej czapki. Pewnie dał za nią dużo refined metal. Suche żarty. Jeżeli ktoś myśli, że to pudełko nie jest w stanie nas klepać w lotne piaski, to jak najbardziej jest. Trzeba uważać. Tak się zastanawiam, czy znowu nie popełniłem błędu ze zbieraniem monet, bo trzeba wejść do piramidy, a nie pamiętam, czy z piramidy da się wyjść. No trudno, najpierw bierzemy monety. 100 monet złotych, a nie da się wyjść chyba. No trudno, zbierzemy 100 monet, spróbujemy zdobyć i będziemy widzieć, co się będzie działo dalej. Czerwone monety akurat w tym świecie się tak łatwo zbiera. W sumie no, normalne złote też w miarę szybko idą. Cieszę się ze swojego Everdrive'a, o którym mówiłem na początku. Będę mógł pograć w gry, które zawsze chciałem pograć na Nintendo 64, a nie byłem w stanie. I teraz je już będzie bardzo ciężko kupić, albo jest to skrajnie niemożliwe z różnych przyczyn. Czy też braku i po prostu na rynku kompletnego braku. Czy też astronomicznej ceny, czy też kombinacji obydwu tych czynników. Mistrz Maker z Goemon, pierwszy.
który też je zna. Goemon też ziomek, który pomyka w trójwymiarowym świecie. Chyba się uda zebrać 25 monet. Ja już wspominałem, że bardzo mi się podoba animacja podwieszającego się Mariana. W ogóle sama animacja Mariana jest według mnie fantastyczna. Jedna z lepszych w ogóle. Tak na przykład biega niosąc coś ciężkiego. Czy się podwiesza, czy cokolwiek. Śmiem ale podejrzewa, że wielu twórców robiło po raz pierwszy grę tu dwuwymiarową. Więc się bardzo, bardzo starali, bo nie wiedzieli jak inaczej. Na jakich skrótów używać coś takiego, no ale to jest takie moje domniemanie. No i czas na się troszkę odcinka kończy, więc spróbuję zdobywać te gwiazdkę za 100 monet i czerwone monety już w kolejnym odcinku. Zresztą chyba już jest oczywiste, że się je łatwo zdobywa szybko, więc powinno to pójść w miarę sprawnie. Niesławna kasowania, to jest ten przykład, gdzie transfer do grafiki trójwymiarowej się nie udał. W słynnej serii. Nawet Angry Video Gamer zrobił materiał na temat kasowania 64. Jeszcze jedna taka wesoła gwiazdka. Może spróbujemy na razie zrobić. O właśnie. Powinno się udać dożyć na mnie. Taką mam nadzieję. No, udało się. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Super Mario 64.